Przede wszystkim oczekujemy dostępności do nowoczesnych metod leczenia dla naszych dzieci. Obecnie sytuacja w Polsce wygląda tak, że od 16 lat, czyli od 2008 roku, kiedy obowiązuje tak zwany program lekowy B15, nic się nie zmieniło. Pacjenci w Polsce tak naprawdę mają dostępny tylko jeden, jedyny lek, który każdorazowo wygrywa przetargi, ponieważ są one wadliwie skonstruowane. A postęp w leczeniu hemofilii jest niesamowity. W ciągu ostatnich 5-6 lat mamy naprawdę bardzo nowoczesne metody leczenia, leki długodziałające, leki podskórne, terapie genowe. I tak naprawdę, gdyby zmienić postępowanie przetargowe, aby liczony był na przykład koszt terapii, a nie koszt jednostki, wtedy nasze dzieci mogłyby mieć dostępne zupełnie inne, nowoczesne leczenie, a lekarze mogliby zindywidualizować terapię pod danego pacjenta, co też również jest ważne, ponieważ w tym momencie lekarze w Polsce nie mają żadnych możliwości indywidualizacji terapii. Oni mają po prostu jeden lek, który mogą dawkować w sposób większy lub mniejszy dla danego pacjenta, a to jest żadna indywidualizacja. Więc w tym momencie naszym głównym celem jest przekonanie płatnika, decydenta, środowisko w NFZ-cie, aby dali naszym dzieciom możliwość dostępu do nowoczesnych terapii, które są obecnie w całej Unii Europejskiej. Polska jest tak naprawdę takim, można powiedzieć, jedynym wyjątkiem, gdzie nasze dzieciaki nie mogą mieć tej terapii zindywidualizowanej, która zdecydowanie zmniejszy ilość krwawień.